pewien człowiek powiedział mi takie coś. Zobacz, vlogujesz już przez ponad pół roku i dalej 50-60 osób tylko ogląda twoje odcinki. No słabo. A ja mu powiedziałem tak, pogadamy za 10 lat. Bo to jest raczej maraton niż sprint. Dobry. 8 km mówi dzień dobry. O. A ja to nagrywam z telefonu cudownego BlackBerry Q1, bo zostawiłem aparat w domu. Czasami można zapomnieć aparatu. Jak to działa? Afryka. A ta Afryka Twin to chyba nawet wiem czyja. Pozdrawiam. Ja ostatnio jestem rozerwany pomiędzy podobnego typu uczuciami, powiedzmy. Czyli z jednej strony dążę do tego, żeby początki dni mieć bardzo, bardzo powtarzalne. Jakoś bardzo tego potrzebuję. A ostatnio nie było z tym słodko, generalnie rzecz biorąc. No nie wiem, no chyba z tydzień już nie biegałem i bardzo mi tego brakuje i mam nadzieję, że już jutro mi się uda pobiegać, bo już jestem wściekły rano, że ciągle coś. Czyli dążę do tego, żeby mieć początki dnia bardzo powtarzalne, ale z drugiej strony też zauważam, że mam tendencję do wpadania w rutynę, jeśli chodzi o okręcenie vlogu. Że mam ulubione miejsce na mieście, kiedy lubię sobie włączyć kamerę. Że nie zawsze chce mi się wyjść z biura, nakręcić coś na zewnątrz. Czyli z jednej strony dążę do rutyny, a z drugiej strony chcę uniknąć rutyny. Tak mi się wydaje, że to w ogóle w życiu to tak dosyć często jest, że z jednej strony się coś chce, a z drugiej strony się tego nie chce. Jeżeli tak masz, to daj znać w komentarzu. Wymienimy się doświadczeniami. No tak w ogóle, ja wcale nie uważam, żeby rutyna była czymś złym. Raczej uważam, że rutyna jest czymś dobrym. Zresztą już kiedyś na vlogu o tym mówiłem, że rutyna to jest trochę sygnał ambicji. To jest trochę wskazówka, że osoba, która się za coś zabiera, ma ochotę to skończyć. Że ciężko jest dokonać w życiu zmiany, jeżeli się nie obuduje tego jakąś rutyną, czyli jakimś codziennie powtarzanym czymś, jakąś codziennie powtarzaną czynnością. A z drugiej też strony sobie zdaję sprawę z tego, że wy nie chcecie do końca oglądać takich samych odcinków vloga codziennie. No więc na przykład dzisiaj gadam z kamerą ustawioną w drugą stronę, proszę bardzo. Voice off jest. I właśnie jadę uzupełnić zapasy czerwonych orzeszków Lorenza, które mi się skończyły, a bez tego po prostu ja żyć nie umiem. A czerwone orzeszki Lorenza zazwyczaj kupuje się na tej stacji benzynowej tu. No dobra, te orzeszki już są. Większość fajnych rzeczy powstaje z takiego uporczywego powtarzania codziennie albo co jakiś niewielki okres czasu tych samych czynności. Z jednego biegania raz na jakiś czas nic nie wynika. Natomiast jeżeli wyjdziesz pobiegać codziennie,
to za pół roku, za rok, za dwa lata na pewno zobaczysz, jak ci się poprawiła kondycja, jak waga spadła, jak mnóstwo różnych rzeczy się stało. Wszystkie zmiany tak naprawdę najprościej moim zdaniem jest przeprowadzić małymi kroczkami. A tak wam mówię o tych zmianach, bo właśnie zamontowałem sobie taką aplikację, która mi sprawdza, ile czasu różne rzeczy robię inaczej. To jest aplikacja Habits na Androida. No i wyszło mi, że od 191 dni jestem na diecie bezwęglowodanowej. Ha! Nieźle, 191 dni to ponad pół roku. Już od pewnego czasu nawet nie zwracałem na to uwagi. Ja pamiętam, że w pierwszym tygodniu, w pierwszym miesiącu, to jejku, jakie to było halo. Tak się właśnie robi zmiany. Codziennie, pomalutku. I za 191 dni się zastanawiamy, jak to możliwe, że kiedyś było inaczej. No było. Schematy i powtarzalność są ok, pod warunkiem, że prowadzą do jakiejś zmiany na lepsze. Kiedyś o tym mówiłem, że jeżeli wpadniesz w rutynę picia piwa codziennie, to może nie do końca to będzie dobre, natomiast jeżeli wpadniesz w rutynę codziennego uprawiania sportu, no to to jest spoko rutyna. No mi się dzisiaj wreszcie udało pobiegać, jestem bardzo szczęśliwy, bo naprawdę przez ostatni tydzień nie było, jakoś się totalnie nie składało. A ja nie wiem, jak to jest, natomiast po prostu jak ja nie biegam, to mi się w ogóle nie chce żyć. Popadam w jakiś marazm, depresję, coś tam, w ogóle wszystko przestaje mieć sens. Jest niesamowite, jak dużo ruch daje człowiekowi, naprawdę. I to jest niesamowite, że tyle czasu przeżyłem bez tego ruchu i dopiero niedawno, 3 lata temu, dopiero jakoś mnie olśniło, że kurde, wypadałoby się poruszać. Mam nadzieję, że ci się podobało. Jeżeli ten odcinek był spoko, wciśnij lajka pod tym odcinkiem oraz zasubskrybuj kanał i kliknij dzwonek i puść info do swoich znajomych. Jeżeli masz do mnie jakieś pytania, napisz komentarz pod filmem. Na każdy odpowiem. Trzymaj się.